Witam serdecznie o poranku w kolejnym Maceranku. A dzisiaj fragment pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersy od 9 aż do 11. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i Duchu Boga naszego. Drodzy bracia i siostry, wydaje się, że fragment, który przeczytaliśmy, jest niezwykle jasny, prosty, można wręcz powiedzieć skondensowany w swoim przekazie. Skoro tak, to zadziwia mnie postawa wielu ludzi uważających siebie za chrześcijan. Ponieważ poza wywieszoną publicznie flagą, na której napisali zbawiony na wieki zbawiony, całkowicie zaprzeczają temu, co przed chwilą przeczytaliśmy. Ano, może się przyglądniemy niektórym przynajmniej fragmentom, aby nie było żadnych złudzeń. Aby nikt nie powiedział, nie ostrzeżono mnie, nikt mi tego nie mówił, co i tak oczywiście nie będzie dla ciebie żadnym usprawiedliwieniem, ponieważ możesz sobie to przeczytać. Ale zanim to zrobimy, jedna bardzo ważna informacja. Często narzekamy na poziom moralny, poziom etyczny naszych zborów. I zupełnie słusznie. Ale co ciekawe, większość ludzi w tych zborach ma się świetnie i kompletnie nie jest zainteresowana zmianą, jakąkolwiek zmianą na poziomie moralności i etyki. Uważają bowiem, że Bóg im wszystko wybaczy, bo tatuś jest dobry. 11 werset powiada tak, a takimi, a przed chwilą czytaliśmy jakimi, niektórzy z was byli. Jeżeli ktoś nie rozumie języka polskiego, to powiem tylko, że to zdanie mówi o pewnej rzeczywistości w czasie przeszłym. W czasie przeszłym. Nawet można powiedzieć, chociaż nie do końca jest to zgodne z polską gramatyką, ale to jest czas przeszły dokonany. Czyli byliście tacy kiedyś. To się zakończyło, to się zmieniło ostatecznie. Nie ma już takiej rzeczywistości. O, jak bardzo to koreluje z nauczania apostoła Pawła z listu do Galacjan 2:20, gdzie powiada apostoł, że on już nie żyje, on już umarł. No właśnie, czy umarłeś dla swojego życia w ciele? Czy śmierć zajrzała w oczy twojego ciała? Bo jeśli nie, no to nadal jesteś bałwochwalcą, rozpustnikiem, złodziejem i tak dalej. A ponieważ niestety w naszych kościołach jest wielu takich ludzi, to znaczy, że wielu wcale nie może powiedzieć, że takimi byliśmy, ale może z dumą powiedzieć, takimi jesteśmy po dziś dzień. No to w takim razie mam dla was złą wiadomość.
nie odziedziczycie Królestwa Bożego. I basta. I żadne tam gderanie o tym, że zbawiony na wieki zbawiony, nikomu nic nie pomoże. Jak nie jesteś zbawiony, to nie jesteś zbawiony. A jeżeli wierzysz, że jesteś zbawiony, to możesz sobie wierzyć, że jesteś zbawiony. Nowonarodzony z Ducha Świętego człowiek to ten, który nie robi takich rzeczy, o jakich tutaj jest mowa. Nie jest szydecznikiem, nie jest cudzołożnikiem, nie jest kłamcą i tak dalej. Oj, niedawno jeden z biskupów tradycyjnego protestanckiego kościoła powiedział tak. Pośród siebie mamy mężołożników, używam języka, który zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, przepraszam, który używany jest w pierwszym liście do Koryntian, i ci mężołożnicy są naszymi braćmi i siostrami. O, ciekawa sprawa. Mało tego, to całkiem zgrana paczka pastorów, co ciekawe, głównie z jednego kościoła, no poparła z radością tegoż biskupa. A ja mam pytanie, drogi biskupie, to cóż ty za kościół prowadzisz, skoro to nie jest kościół Jezusa Chrystusa? To nie jest kościół, który należy do Jezusa. Dlaczego tak mówię? Ja tak nie mówię, ja tylko powtarzam. Mężołożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Koniec, kropka. Nie podoba się? To trzeba się nawrócić. I wtedy wszystko będzie jasne. Mężołożnicy, czyli homoseksualiści, nie odziedziczą Królestwa Bożego. To dlaczego biskup tak oszukuje tych swoich ludzi? Co im biskup chce zapewnić? No chyba, że jakieś szczególne miejsce w piekle. Ale to pewnie razem z biskupem, no, żeby się tak dobrze poczuli, prawda? Żeby mieli nam duszpasterza w tym piekle. No dobrze, ale zobaczmy. Tu mamy jeszcze na przykład taką ciekawostkę. Oszczercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Co to są oszczercy? No kłamcy. Zdarzało się wam znać w kościele ludzi, którzy kłamią? Ja wam powiem więcej. Mnie kilku pastorów, patrząc mi prosto w oczy, okłamało. I ci ludzie głoszą kazania, prowadzą swoje zbory. To nie są jakieś tam byle jakie nazwiska. To dokąd oni tych ludzi prowadzą? W jaki sposób oni rozumują, twierdząc, że są chrześcijanami? I wybierałem się gdzie? No oczywiście do nieba. Ale do jakiego nieba? Przecież Biblia mówi, nie odziedziczysz Królestwa Bożego. To do jakiego nieba się wybierasz, bracie pastorze, jeden i drugi? Może do Walhali? To takie nordyckie niebo. Oczywiście pogańskie, demoniczne. No albo zaczniemy wierzyć Słowu Bożemu, albo sobie po prostu żarty stroimy na co dzień. Podobnie Biblia mówi o bałwochwalcach, o cudzołożnikach, szydecznikach, rozpustnikach, o złodziejach, o chciwcach, o pijakach, o tutaj mamy naprawdę sporo ciekawych historii w kościele. Naprawdę ludzie wierzący, uważający się za siebie za wierzących, piją. Nie chodzi o to, że tutaj popijają. Piją, chleją alkohol, a dwa dni później prowadzą nabożeństwo. Tak, znałem taki zbór, gdzie ludzie chlali w tym samym zborze, w którym dwa, trzy dni później prowadzili nabożeństwa. No co to jest w ogóle? Co wy ludzie robicie? Czy w ogóle Biblię czytacie, czy uważacie, że Biblia już jest tak starą księgą i tak nieaktualną, że trzeba sobie nową napisać? Niedawno Duńczycy sobie napisali nową. Nie polecam. Idiotyzmy jeden za drugim.
No ale jeżeli chce ktoś odejść od Biblii, to oczywiście ma w tej chwili jakąś alternatywę. Biblia powiada, że niektórzy z nas takimi właśnie kiedyś byli. Ale co dalej mówi? Ale teraz jesteście obmyci. Jesteście uświęceni. Jesteście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jak możecie takie rzeczy robić? Człowiek, który jest narodzony na nowo, który umarł dla swojego starego życia, no nie żyje takimi dziwnymi zachowaniami, mówiąc najdelikatniej. To jest człowiek obmyty. Obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Uświęcony w tej krwi i usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie. To jak sobie wyobrażasz, że wolno ci teraz grzeszyć, ile sobie tylko życzysz? Nie da się tego spokojnie komentować i nie da się spokojnie przebywać w gronie takich ludzi, którzy ja uważam są przestępcami wobec Boga. A jeszcze innych uczą takiego przestępstwa. Jednak Kościół jest święty i ludzie należący do Jezusa Chrystusa są święci. I nie jest to tylko jakieś hasło, ale jest to rzeczywistość. A ta rzeczywistość mówi, że święty to oddzielony dla Boga. To skoro jesteś oddzielony dla Boga, to nie możesz żyć podłym życiem. I krótko. Nie ma o czym dyskutować. Nie podoba się, fora ze dwora. Zawsze można iść do buddystów. Niech Pan Bóg błogosławi tych, którzy należą do Jezusa i niech Pan Bóg wspiera ich każdego dnia mocą swojego Ducha Świętego, a także nieustannie obmywa krwią Jezusa Chrystusa. Amen.